tak. Dobra, cicho bądź na razie. Dzień dobry Państwu. Chcę przywitać znowu, bo wy pytaliście, czy dzisiaj będzie Jarłoś u mnie. Jest oficjalnie. Dzień dobry Panie Janie. Witam. Bo po nazwisku nie będę mówić, bo wiesz, RODO jest, sam wiesz. No, rozumiem. I ja słyszałem, że Pan potrzebuje pomocy, Panie Janie. No, potrzebuję, bo... Panie Janie, wiem, że Pan jest bezdomny, wczoraj powiedziałeś i tak dalej, to ja dzisiaj przyszykowałem Panu herbatkę. Proszę bardzo. O, ślicznie dziękuję. Kupiłem, poszłem do sklepu paprykę szczeciński. O, żeby widzieliście, co to jest. O. Proszę bardzo. I jeszcze tu jest talerzyk. Sobie leży dwie kromki chleba, widelec. I proszę, życzę dla Pana smacznego. Dziękuję. I proszę zjeść to. Normalnie, a może nożyk przynieść? Nie, posmarować może pan chcesz? Ja nie smaruję. Aha, jak pan chce, panie Janie? Ja przyzwyczajony jestem tak, że jem na bieżąco. Aha, dobra. Jak pan woli, sobie, no. Panie Janie? Teraz chcę zadać panu, ale nie będę przeszkadzał, na razie zjedz pan. Dobrze, a proszę bardzo. Proszę pytanie zadawać, ja jeszcze mam czas, jak to się mówi tutaj. A w drugim odcinku chcę przeprowadzić pana wywiad. Z ubraniami, jakie masz pan. Aha, i chcę zaapelować do widzów, że ja potrzebowałem pomocy. Teraz chcę pomóc dla tego człowieka, dla pana Jana. On jest bezdomny i proszę, będą podawane numery butów w drugim odcinku. Numery butów, koszuli, rozmiar, kurtek i tak dalej, ubrania. I proszę nam adres przysyłać, a będę przekazywany dla tego pana Jana. On u mnie zamieszka. Oczywiście i zaraz pójdziemy, sprawdzę Jana, jak drzewko robi, jak wszystko, jak pracuje i wtedy, jak coś jakiego, to on zostanie u mnie. Na miejsce Wojciecha S, majora i będziemy razem, aha, chcę się zapytać, panie Janie, czy pan wyrazi zgodę razem prowadzić lajta ze mną? Na żywo, inaczej. Nie ma sprawy. Występować, no, tylko ja ostrzegam pana, od razu powiem, że tam ludzie są różni. Różni tam tak. I wulgarni, i niewulgarni będą jechać, jak powiem, jak po maśle. Po mnie i po panu. I żeby pan się nie obrażał się, jak będą jechać. Czy pan wytrzymasz tak, czy nie? Ja wytrzymam wszystko, jak to się mówi, bo sam wulgarnie też się odzywam, ale dam radę to przeżyć. Aha. Na lajcie nie trzeba ich rugać, tylko normalnie odpowiadać, jak coś jakiegoś, o tak pokazać, o dla ich tylko i wszystko, albo ha, zaśmiać się. Z rodzinką. No. Może. O tak, o. Tak to jest o. Tylko jeden, a tu jest rodzinka. No, ja wiem, ale pokazuje się tak. I na razie nie będę pokazywać tego palca, ale jak będziecie źle się odzywać się na lajta moje, bo od 18, 17, 18, 19 zacznę prowadzić lajt, jeden człowiek będzie ustanawiać a przez komputer, a my będziemy siedzieć tutaj w domu, będzie kamera nastawiona, bo tam na tamtej wersji będziemy siedzieć w kanapie i będziemy sobie prowadzić lajta. Wyrazić zgodę na to? Nie ma sprawy. I tak, tak jak zaznaczyłem, o godzinie 8 będziesz wstawać do pracy, będziesz mieć jedzenie, wszystko, będzie zapewniony, masz wszystko i tylko musisz wykonywać moje polecenia. Polecenia, jak pan posprzątać, podwórek zagrabić i tak dalej, skopać ogród, trzeba nie pomóc, posieć, posiejemy warzywka dwóch. Nie ma sprawy, makierki, cybulka, czy tam Tak, i będzie, jak trzeba będzie wszystko do jedzenia, tak? No, jak trzeba będzie pomatykować, to ja tam mam motyczki, pomatykujesz, ziele wyrwiesz pomiędzy rządkami i tak. Ziele wiesz gdzie wyrzucać, do, inaczej u nas po rumiańsku mówią chobok, a tu do śmietnika, a u nas ja przyzwyczajony mówić chobok, po rumiańsku. Ja tak samo nazywam swoje, jak chodzę po rejonie do tego, do kasioków. A ja mówię chobok. Chobok, a kasiek to jest to samo. No. I powiem tak.
alkoholem to będziesz miał mniej dostępu, od razu mówię. No, tam piwko jedno dostanie zawsze. Na obiadek, kieliszeczek dostaniesz albo winka, albo budeczkę dostaniesz i do robotki będziesz. Dobra? A teraz życzę tobie smacznego. Nie będę przykładać w jedzeniu. I zjedz sobie spokojnie, Janie, tak jak człowiek. Na razie dziękuję. W drugim odcinku powiem dla państwa, jaki pan Jan nosi ubranie, kurtkę i tak dalej. Powiedziałem wszystko, jakie buty, kurtkę, sweter, koszulę, podkoszulki, wszystko, jaką czapkę no, trzeba ma i tak dalej. Wszystko ja powiem wtedy w drugim odcinku. Dziękuję bardzo, na razie. Smacznego życzę.